serdecznie na moim kanale, na moim blogu, wszystkich moich widzów. Dzisiaj kolejny unboxing. Dzisiaj mamy taką nietypową, płaską paczuszkę. Coś w niej może być ciekawego. A to zaraz się przekonamy. Otwierając ją. Już coś tam widać. Cóż tu mamy? Mikrofonik od Thermaltake i Sport Echo Chao. Zdejmijmy tę folijkę. A też tak się prezentuje. Logo producenta, okienko, logo na mikrofonie. I co my tu mamy? Pozłacany jack 3,5 mm, mikrofon do ogólny 360 stopni, krystaliczny dźwięk, długość przewodu 2,70 m w oplocie. Dane producenta, made in China, logo. Więc przechodzimy do otwarcia. Tak się prezentuje mikrofonik. Bardzo fajny. Coś tu jeszcze w pudełeczku jest? A jest. Tam mamy gwarancję. W różnych językach. Jest po polsku. Później się z nią zapoznam. Logo fajne. To możemy schować. I przejść do naszego mikrofonu. Thermaltake Echo Chao. Tak się prezentuje. Złote zdobienia, złoty przycisk. Klips ciężko chodzi, ale to dobrze. No nawet mocniej się trzyma niż testowany poprzednio mikrofon od Sonego. Oj, tego chyba nic nie zrobię. Jeśli to jest plastik, to bardzo ciekawy, bo ma taką fakturę, jakby było to właściwie guma. Zaślepka, osłonka znaczy się. A przewód giętki w oplocie. Dodatkowo rzepik. Jack złoty. O, i to jest na plus. Jak wepnę na przykład mikrofon w dyktafon. O. To śmiało mogę prosto schować dyktafon w kieszeni. I nic się nie stanie z kabelkiem, bo jest kąt. Linia prosta, a nie jakieś kąty. Więc to jest na plus. Oczywiście oznaczenie, jakby ktoś nie wiedział, w który port podpiąć. Oznaczenie producenta. Więc tak się prezentuje ów mikrofon. Oczywiście testy jakości dźwięku po podpięciu tego mikrofonu do dyktafonu, jak i do komputera. Wszystko będzie w tym filmie. Więc przejdźmy do testów. Test mikrofonu Thermaltake Echo Chao. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pod z niej spływa. Tłusta oliwa.
Stoi i sapie, dyszy i dmucha, żar rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch jak gorąco, uch jak gorąco, puf jak gorąco, uff jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie.